No i kościół garnizonowy na Oksywiu. To ciekawa, ogromna, ciekawa historia. Projektu Mariana Lalewicza, również taki styl modernizm, monumentalny, wielki. Zbudowany tuż przed wojną. Pierwsza msza odbyła się 15 sierpnia 1939 roku, na 2 tygodnie przed wybuchem wojny, w dniu święta żołnierza polskiego i niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół ten powstał z inicjatywy księdza kapelana Władysława Miegonia, który zorganizował zbiórkę wśród marynarzy i oficerów, ich rodzin. I rzeczywiście ten kościół został wybudowany z tychże składek. Sprawa była zainicjowana w 1935 roku, więc w ciągu niecałych 4 lat tak, ten kościół stanął. Dramatyczne jego losy. Zaraz po wejściu Niemców został zamieniony na magazyn, a w czasach perelowskich był magazynem skór surowych. Możemy sobie wyobrazić, co tam się działo. Dzisiaj oczywiście jest przywrócony do kultu, jest kościołem garnizonowym marynarki wojennej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. To projekt niezrealizowany Bazyliki Morskiej Bogdana Pniewskiego, projekt z 1937 roku. Taka piękna bazylika w kształcie trójmasztowca, 3 maszty symbolizujące 3 zabory, które oto po odzyskaniu niepodległości się zjednoczyły, miała być wotum za właśnie odzyskanie niepodległości. Pierwotnie według pierwszego pomysłu miała stanąć na szczycie Kamiennej Góry, ale okazało się, że geologicznie grunt ten nie za bardzo jest w stanie udźwignąć tak ogromną budowlę, wobec czego w projektach późniejszych dotyczących dzielnicy reprezentacyjnej ta bazylika miała stanąć u stóp Kamiennej Góry, tuż za Teatrem Muzycznym, czy tam, gdzie w tej chwili stoi Teatr Muzyczny, za Rivierą, tak? No niestety wojna przeszkodziła w realizacji tego projektu. Są pomysły, żeby do niego wrócić. Może ciekawe. Mówiłam o sztuce budowania miast. No, trzeba mieć jakiś plan, żeby zbudować miasto, bo ta Gdynia troszeczkę powstawała na zasadzie ja nie mam nic, ty nie masz nic i zbudujemy razem miasto. Tak jak Rejmont w Ziemi Obiecanej swoim bohaterom kazał budować fabrykę. Pierwszym takim szkicem orientacyjnym budowy, rozbudowy Gdyni był szkic Romana Felińskiego Adama Kuncewicza z 1925 roku. Nie będę się tutaj wdawała w szczegóły, w każdym razie powiem, że stał się on podstawą do planowania rozbudowy Gdyni na bardzo długie lata i późniejsi autorzy koncepcji rozbudowy Gdyni z lat 30. Najczęściej się właśnie do tego szkicu odnosili. Tu widzimy plan portu gdyńskiego z roku 1931. Tu plan miasta z 1936, który został dołączony właśnie do mojej książki i możemy sobie z tym planem pospacerować po Gdyni, popatrzeć. Niewiele właściwie w Śródmieściu się zmieniło. Do czasów oczywiście dzisiejszych zachowała się ówczesna siatka ulic. Także Gdynia ma to szczęście właśnie tej trwałości. Organizm miasta. No to jest skrzyżowanie 10 lutego Świętojańskiej placu i skweru Kościuszki. Chyba najczęściej fotografowane miejsce w Gdyni właśnie w tamtych latach. No widzimy miasto tętniące życiem. Przypomnijcie sobie Państwo, to jedno z pierwszych zdjęć z początku XX wieku, gdzie tylko dom Radkego i plichty dom, tak? A tu proszę. Autobusy, samochody, mnóstwo ludzi, piękne kamienice. Miasto, które tętni życiem, buduje się wspaniale. Panorama ulicy Świętojańskiej z 1929 roku. No jeszcze widzimy, nie ma zwartej zabudowy. Kościół sobie pięknie stoi. Oczywiście robione zdjęcie z Kamiennej Góry. Makieta dzielnicy reprezentacyjnej. To ciekawa sprawa, ciekawy projekt. Uważano, że Gdynia jako morska stolica Polski musi się prezentować świetnie. Musi mieć właśnie dzielnicę reprezentacyjną i
ogłoszone zostały konkursy na projekty tejże dzielnicy reprezentacyjnej. Ostatecznie zwyciężył projekt Stanisława Filipkowskiego i w 1937 roku taka makieta została wykonana. Tutaj, proszę Państwa, no, parę rzeczy udało się zrealizować, jeśli chodzi o realizację tego pomysłu, bo molo południowe, prawda, czyli dzisiaj Aleja Jana Pawła II, basen żeglarski. Przy molo południowym stanął dom żeglarza polskiego, czyli dzisiejsza siedziba Akademii Morskiej, tak? I stacja Miru, czyli tam, gdzie znajduje się dzisiaj akwarium gdyńskie. No, nie mamy tu bazyliki, ta część w ogóle jak gdyby nie została zabudowana. Projektanci tejże dzielnicy reprezentacyjnej wzorowali się trochę na Wenecji. Chcieli, żeby od właśnie tego forum morskiego, tego placu takiego reprezentacyjnego do morza prowadziły wspaniałe schody, żeby to było właśnie podkreślenie tego otwarcia na morze, że Gdynia narodziła się z morza jak Wenus z piany morskiej i to musi być również architektonicznie podkreślone. Więc jak widzimy, sztuka budowania miast ma bardzo, bardzo wiele kontekstów. Czas pionierów. Zatytułowałam tę część z Wielkopolski do Gdyni wozem konnym, pociągiem albo nawet pieszo. I to jest historia mojej rodziny i ja myślę, że naprawdę wielu z Państwa może się z nią utożsamić. Pierwsze zdjęcie wykonane prawie 100 lat temu, w 1918 roku. Moja prababcia Marianna. Zdjęcie wykonane w Wielkopolsce, w jakimś nieznanym mi bliżej atelier fotograficznym. Dziewczynka z kokardką, to moja babcia Rosalia i chłopczyk z kołem, jej brat Wacław. 1918 rok, wiosna. Nie ma tutaj głowy rodziny, czyli mojego pradziadka. No nie ma, bo jako poddany pruski walczył w I wojnie światowej. Dostał się do niewoli, walczył we Francji, dostał się do niewoli brytyjskiej i trafił na farmę w Szkocji, gdzie no, jako jeniec wojenny pomagał Szkotowi prowadzić tę farmę. Szkot był zachwycony pradziadkiem, jego pracowitością, przedsiębiorczością. Proponował mu nawet ściągnięcie rodziny i pozostanie na stałe w Szkocji. Ale moja babcia absolutnie nie wyobrażała sobie życia na obczyźnie. Tym bardziej, że wybucha powstanie wielkopolskie 1918-19 na przełomie. Jako jedyne powstanie zwycięskie decyduje o tym, że Wielkopolska znajduje się w granicach odrodzonej Polski. No to jak wtedy z tej Polski wyjeżdżać?